Witamy fanów Moje MMA, jesteśmy po KSW26, jest z nami Michał Andryszak. Cześć Michał. Witam. Przede wszystkim gratulacje, wygrane walki, piękny knockout. Co powiesz na ten temat? No walka, że tak powiem, potoczyła się niespodziewanie, bo gameplan, nie ukrywam, że był na parter. Potoczyło się jak się potoczyło, pokazałem, że jestem lepszy w stójce od Pawła Słowińskiego, co dla mnie dużo znaczy i no ja jestem bardzo zadowolony. A powiedz, wyjaśnij tą sytuację, bo wiele osób nie wiedziało, co tam się wydarzyło. Ja osobiście też nie widziałem tego. To znaczy rozmawiałem z sędzią i przy pierwszym knockdownie, po prawym prostym Paweł zszedł z nóg i jeszcze w locie go tam trafiłem lewym kopnięciem. Sędzia to zinterpretował jako, że on już miał 3 punkty podparcia. Rozmawiałem z sędzią po walce, obejrzał wideo i stwierdził, że to kopnięcie było jak najbardziej legalne. Na szczęście Paweł podjął dalej walkę, także to jest dla mnie naprawdę ogromny szacunek tutaj dla niego, że dalej chciał walczyć, bo nie musiał tego robić. Podjął rękawice i no, dokończyłem swoje dzieło, tak, no, skończyło się jak się skończyło. Powiedz Michał, bo nasuwa mi się takie pytanie, czy ty celowo walczyłeś z nim w stójce, czy po prostu trochę emocji cię poniosły i podjąłeś walkę z Pawłem w stójce? Nie ukrywam, że walka miała się skończyć w parterze. Ja... Zaskoczył mnie właśnie w parterze w sumie, naprawdę tak widać, że odrobił trochę zadanie domowe. Gdzieś tam uciec 2 razy z dosiadu na świeżość, to jest jakiś tam wyczyn. No ale czułem w tej stójce, że jestem w stanie z nim sobie powalczyć, także gdzieś tam troszkę też emocje wzięły górę i no, skończyło się fajnie i udowodniłem, że to nie był jeden cios, tylko 2 razy znokautowałem faceta, także to nie był przypadek. Powiedz Michał, kiedy chciałbyś ponownie zawalczyć na KSW? No jak najszybciej, no czuję się dobrze, nie mam żadnych kontuzji, także jeżeli włodarze KSW wyraziliby taką chęć, to ja bym nawet był gotowy na Ergo Arena. A jakieś walki w innych organizacjach za granicą, czy spodziesz się skupiać tylko na walkach w KSW? Na razie zostajemy przy KSW, a co będzie dalej, to zobaczymy. Okej, gratulacje jeszcze raz, dziękuję za wywiad. Dziękuję, pozdrawiam. Gratulacje.